Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do procedowania najważniejszego punktu dzisiejszej sesji, czyli projektu uchwały w sprawie zadań budżetowych na 2014 rok, ze względu na to, że zarząd ten projekt przygotował głównie w oparciu o propozycje i wnioski płynące z komisji, no tutaj też nie został zachowany ten termin 10-dniowy i przygotowaliśmy ten wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 jako wniosek poddam pod głosowanie. Nie wiem, czy jest, jeżeli ktoś z Państwa wniosku chciał z Państwa zabrać głos, to proszę bardzo. Rozumiem, że nie. W takim razie przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. Przy procedowaniu nad projektem uchwały według rozporządzenia 813 w sprawie zadań priorytetowych na 2014 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tu sam wniosek został przyjęty. Przechodzimy do punktu 11. Tak jak już wspomniałem, projekt uchwały przygotowany przez zarząd przede wszystkim uwzględnia propozycje, wnioski, zadań zgłoszone przez komisje problemowe. W większości są to zadania będące kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich. Jako pewną nowość, może nie nowość, ale chciałbym zwrócić uwagę na zadanie związane z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego 2013. O tym dzisiaj Państwu wspomniałem przy sporozdaniu z działalności Komisji Praworządności. Faktycznie tak jest, że to zadanie, ta idea, która się w Radzie Gminy pojawiła ponad 8 lat temu, gdyby rozwija się i jest duża szansa, że kolejne duże osiedle, czyli Piaski Nowe, zostanie objęte tym systemem. Tak jak Państwo doskonale wiecie, w budżecie miasta na ten rok znajduje kwota 600 tysięcy złotych. Tutaj spółdzielnia mieszkaniowa Piaski Nowe, Zoren Urbanowa zobowiązała się do finansowania na zasadzie 50% tej inwestycji. Jak rozumiem, jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku uda się tym systemem objąć osiedle Piaski Nowe. Natomiast no, miasto przeżywa kryzys i tak jak i w przypadku tej inwestycji Orzeł Piaski Wielkie, miasto, to prezydenta czy to radnych miasta łatwiej jest przekonać do przeznaczenia znaczących środków finansowych, gdy widzi pewne źródła finansowania także, czy to w podmiocie spoza struktury Gminy Miejskiej Kraków, jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa, czy to w środkach zabezpieczonych w ramach zadań dzielnicy. I uważam, że ze względu na to, że jest to zadanie od początku było zadaniem kontynuowanym i rozpoczętym przez dzielnicę 11, no powinniśmy też w tym partycypować i to partycypować w sposób znaczący w przyszłym roku, przeznaczając na ten cel kwotę 100 tysięcy złotych. No z tego co wiem, no to w tym roku ma być w ramach tych środków doprowadzony światłowód łączący osiedle Kurbanów z Piaskami Nowymi. I pierwsze kamery, jak rozumiem, mają tam zostać zainstalowane. Także to jest pierwsze takie zadanie, na które chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę także na zwiększenie, na propozycję zwiększenia środków w ramach otwartego konkursu ofert. O tym będziemy też w kolejnym punkcie mówić. Zwłaszcza jeśli chodzi o zajęcia z
sportowe, organizacje zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie letnim. Tutaj o 7 tysięcy proponujemy zwiększyć. To zwiększenie jest proponowane ze względu na wnioski płynące z kolejnego klubu sportowego, klubu sportowego Armatura. Składa przeżywa pewien kryzys, natomiast ta praca z młodzieżą i te grupy młodzików tam funkcjonują i warto też by ich wesprzeć, a to też wiąże się z taką profilaktyką, zapobieganiem przestępczości i patologią wśród dzieci i młodzieży. Także zarząd proponuje tutaj pewne zwiększenie o 2000 zł, to ja będę o tym mówił w kolejnym punkcie, na organizację lokalnych imprez sportowych. Tutaj też ujawniła się pewna grupa organizująca turniej górski na naszym ogniku przy gimnazjum 28. I myślę, że tą inicjatywę też warto wesprzeć. Wreszcie pewne takie nowum to jest przeznaczenie środków w ramach otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Przede wszystkim zarząd chciałby wesprzeć działalność tego salonu artystycznego, salonu poetyckiego funkcjonującego od zeszłego roku na osiedlu Piaski Nowe przy parafii. Dzięki działalności tego salonu poetyckiego mieszkańcy naszej dzielnicy mają możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z bardzo ambitną poezją. Ze swej natury jest to propozycja dość elitarna, ale myślę, że tego typu elitarne propozycje także powinny być do przynajmniej jakiejś części naszych mieszkańców kierowane. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście będziemy odpowiadać. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Pani Radna Kijewska. Generalnie uważam, że nagroda dziedzinie kultury, którą przyznaje nam dziedzica Rady Wschodniej Kultury, co roku chodzi takie na coś pieniędzy kwoty, no ale to już jest taką, no, to jest jakiś tam prestiż i wiadomo, że te same filmy są od paru lat na to, a cenie się zmieniało, nie wiem jak Państwo uważacie, w każdym razie to jest moje zdanie, że na to będą być troszkę więcej pieniędzy. No 1500, a tam jest tych nagród sporo, bo to są oprócz oczywiście uścisku dłoń prezesa i jakiegoś układu, jakiego z wygradowaną publiczką, tak? Statuetki? No, statuetki, tak. Ale one są z pomocą. Proszę? Znaczy uważam, że to prestiż nasz też jest taki, że ludziom też trochę zależało, ale to już powiem. To jest tylko taka uwaga. Natomiast bardzo się pytałem, bo nie wiem, czy to nie pomyłka po prostu. W zadaniu 13 do finansowania organizacji imprez szkolnych i pikników. Mamy tu 40 tysięcy dla 5 teoretycznych szkół, chociaż jest tu jedno przedszkole. Nie wiem dlaczego. Może ja to skończę, a potem wrócę. To wychodzi o 8 tysięcy na szkołę, no to w zasadzie. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o szkoły, to tych dzieci jest więcej, mamy przedszkole. No nie wiem, czy to porówno będzie to dzielone, tego nie mogę powiedzieć. I już mam taką ostatnie pytanie. Wiem, że tu nawiązuję do sprawy technikum. Przy technikum złożyło wytwisko z projektu pikniku integracyjnego, bo oni też nie do dofinansowywania w tym roku. Nie złożyli, tak? To stąd nie ma. Na Kamińskiego. Proszę? Na Kamińskiego. Tak, na Kamińskiego. To stoi sprawę. Gdybyśmy roku na ten dany sposób, to jest na to, że nie ma. Uważam,
całej społeczności. Trochę może starszej młodzieży. To najgorsze. No i to tyle, jeśli chodzi o to przedszkole, bo tam, gdzie jest zakupak przedszkolowy, na konkursy, no to nie ma tego przedszkola, rozumiem, że nie organizuje. Tylko konkurs na plastyczny ozak księgu całej dzielnicy, na przedszkolu wszystkich dzielnic, dlatego są oddzielne tam. Tylko co to za księgę? Dobrze. Jeszcze co? Jeszcze moment się chciałam. Aha, jeśli chodzi o zadanie 30 i 31, ja rozumiem, że to jest ten jeden program prowadzony przez Straż Miejską, tylko rozpisany jest na dwa punkty tak. Zakup materiałów profilaktycznych i zakup nagród na imprezy praktycznych. Tak? No to jest bardziej do komisji, ale to nie jest. No, takie pytanie mam do naszych do Komisji Bezpieczeństwa. Zawsze mnie mierzy to, że na przykład na materiały czy organizacje wydaje się być czymś na nagrody. Jeszcze jeśli chodzi o ten konkurs, to rozumiem, że 47 tysięcy to jest na lato. Tak, na zajęcia sportowe po prostu. Tak, tak. Nie, to jest. No to ja tutaj może. No to tyle będzie. Tak, to jest. Tak, dobrze. Znaczy ja będę odpowiadał moim chronologicznie. Jeśli chodzi o wydarzenie kulturalne, można rozważyć praktycznie. Tam tutaj zarząd tylko powoduje zachowanie dość znaczącej rezerwy. Także tutaj można praktycznie rozważyć jakieś zwiększenie na przyszły rok. Tak, żeby powiedzmy zwiększyć jeszcze ten prestiż tego wydarzenia kulturalnego. Ja tutaj podzielam opinię pani radnej i nie widzę czego. Natomiast jestem zaskoczony tym pytaniem, jeśli chodzi o dofinansowanie organizacji imprez szkolnych i pikników, bo to od lat tak jest, że dzielnica 11 nie organizuje jednej dużej centralnej imprezy kulturalnej. W jakim stopniu taką rolę odgrywa jesień kurbanowska, którą dofinansowujemy. Natomiast od kiedy ja pamiętam, kiedy tutaj funkcjonuje w Radzie Dzielnicy, to już kilkanaście lat, to zawsze te środki były dzielone na poszczególne osiedla wchodzące w skład naszej dzielnicy. I jakby tutaj zapis tego zadania 13, no tą ideę odzwierciedla, bo przecież szkoła podstawowa no to jest organizowanie imprezy kulturalnej w Piaskach Nowych. Szkoła podstawowa 55 to jest organizowanie imprezy kulturalnej o szerszym zasięgu wykraczającym poza teren szkoły, przynajmniej takie jest założenie i w szkole 27 czy w szkole 162 to tak to jest organizowane czy gimnazjum 27. Szkoła podstawowa 55 to ma pewną swoją specyfikę, że tam nas niestety nie zapraszają, ale ja dopilnuję, żeby w tym roku takie zaproszenie się pojawiło, bo też musimy mieć wgląd, jak to jest organizowane. Tutaj pan dyrektor, on jakoś taki zachowuje się w taki sposób dość specyficzny. Natomiast szkoła podstawowa 162 no to jest duża impreza kulturalna organizowana na Kurbanowie. Co roku naprawdę w sposób wzorcowy na to nie zawarczy użyć takiego określenia, tak jak i też w szkole podstawowej 27. I tam widać ogromne zaangażowanie i tych szkół, i dyrekcji, i rodziców, którzy, bo tam szkoły też starają się pozyskać środki zewnętrzne i to się w przypadku tych dwóch szkół bardzo dobrze udaje. I naprawdę widać to zaangażowanie rodziców i to jest bardzo cenne i naprawdę ja chciałbym to kontynuować. No i przez szkole 33 to też jest co roku impreza organizowana w rejonie Piasków. A Piaskach Wielkich nie ma szkoły. Nowe Piaski. Z dawnej szkoły w Piaskach Wielkich zrobiono przedszkole. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie związane z tymi materiałami profilaktycznymi, to prosiłbym pana przewodniczącego może, bo to jest propozycja uwzględniona komisji
praworządności, czy zakup miejski, czy zakup materiałów profilaktycznych dla Straży Miejskiej, zakup nadzoru na rezydencję, czy to się wiąże ze sobą jak to jest? Sam program profilaktyczny. No ale to jest propozycja organizatora. My nie chodzimy. To nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, czy to jest ten sam program profilaktyczny. Dokładnie tak. To jest tak. Czy chyba jedno z przedszkolami ze szkoły jest jeszcze drugie dzisiaj? To są ogólne materiały dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Natomiast tu w zadaniu 31 są wyszczególnione tylko i wyłącznie nagrody dla dzieci i młodzieży. To są tylko i wyłącznie nagrody, to nie są dróg ulące, dróg tego szczerze. No właśnie, dlatego są osobno jest zadanie 30, gdzie mamy materiały profilaktyczne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, gdzieś tutaj też były takie w formie widokówki. Przeróżne rzeczy, dzwoń cały czas na ten numer, nie bądź bierny, widzisz alarmu i tak dalej. Między innymi te materiały, natomiast tutaj są tylko i wyłącznie znaczone. Do materiałów profilaktycznych nie mamy, są same nagrody na te telewizji konkursy. Pan przewodniczący Sarnecki, proszę Państwa, nie mam niestety wydruku przy sobie, ale nie tylko te przedszkola, które otrzymały dofinansowanie, zgłaszały chęć organizowania konkursu. I dlatego mam pytanie do zarządu, do pana przewodniczącego, czy w ramach istniejącej do znacznej rezerwy będzie można ponowić te prośby o dofinansowanie tych konkursów organizowanych w szkołach, jak i przedszkolach. To jest pierwsze pytanie. Drugie to nie jest pytanie, to jest taka kwestia bardziej ogólna, mianowicie chodzi o zadań 19, dofinansowanie budowy parkingu przy szkole podstawowej nr 162. Ja zapomniałem o tym powiedzieć, jak składałem tutaj sprawozdanie z posiedzenia komisji. Mianowicie mamy pewien niedosyt i żal do pań dyrektorek ze szkół, że nie przychodzą do nas na komisję, jak to potrzebują. Tutaj to jest w punkcie numer 2 oświata i wychowanie, czyli de facto sugeruje, że jest to propozycja Komisji Edukacji. My byśmy bardzo chcieli taką propozycję dać, no ale pani dyrektor ze szkoły podstawowej 162 no nie zwróciła się do komisji o to. No szkoda, bo wydaje mi się, że pewna, nazwijmy to, taka zasada, która kiedyś panowała, mogła porzucić. To jest takie moje ogólne zdanie, jeżeli chodzi o to. Natomiast no, jeszcze oprócz konkursów było parę innych kwestii, które były w tamtych latach i teraz już nie ma. I czy będzie można mieć właśnie ponownie o przywrócenie ich już, bądź nie, no, nie ma żadnego konkursu, który był w ubiegłym roku, na który byśmy nie dali. Znaczy tutaj, wiecie Państwo, zawsze jest problem zbyt krótkiej kołdry i faktycznie na niektóre propozycje niektórych konkursów nowych nie zaproponowaliśmy środków, natomiast to, co mówi Pan Przewodniczący, jest oczywiście do rozważenia. No to jest ta rezerwa i tutaj będziemy się analizować, zastanawiać. Jeśli chodzi o budowę parkingu przy szkole podstawowej nr 162. Pismo w tej sprawie bodajże w listopadzie ubiegłego roku do Komisji Edukacji wpłynęło na zebraniu z dyrektorami szkół, w którym pan przewodniczący Sarnecki uczestniczył. Też pani dyrektor tą kwestię podnosiła. Jest to problem, od kilkunastu lat tam istnieje problem z parkowaniem samochodów, jest duży spór między spółdzielnią, mieszkańcami, a nauczycielami i rodzicami, którzy podwożą dzieci do tej szkoły. I w końcu uznaliśmy, że ten spór jakoś trzeba rozwiązać. Ponadto tutaj jeszcze szkoła podstawowa też zadeklarowała współfinansowanie, bo z informacji z wyceny przedstawionej przez ZEO wynika, że budowa parkingu to będzie 50 miejsc postojowych. To będzie gdzieś około 37 tysięcy do 40 tysięcy, z czego dyrekcja szkoły zadeklarowała ze środków własnych do 10 tysięcy, że jest w stanie na to przeznaczyć. No to myślę, że to też jest cenne, bo
propozycjami partycypacji finansowej. Myślę, że tutaj istotny problem, tak jak mówię, no, istniejący no, w Ośrodku Kurtowanów od kilkunastu lat, to można rozwiązać i stąd to zadanie znalazło się w projekcie uchwały. Pan parking to ma się ciągnąć tym pasem takim aż do Starostwa, tak po ukosie na rudach? Nie. Wewnątrz, to mamy się wewnątrz terenu szkoły, w górnej części tego terenu. Pan Kajnacki, to powiem. Proszę Państwa, ja będę głosował za tym budżetem, tylko z bólem serca. Powiem Państwu dlaczego. Mam nadzieję, że to będzie. Za projektem uchwały i zadaniami, bo to nie jest budżet. Proszę za projektem uchwały i głosowanie. Powiem Państwu dlaczego z bólem serca. Mam nadzieję, że ten budżet, że ta nasza uchwała się będzie modyfikowana w trakcie roku. Chodzi o znaczne obcięcie środków na Komisję Kultury. Myśmy w zeszłym roku na Komisji Kultury mieli 83 tysiące, jeżeli otrzymujemy 64 tysiące, to jest znaczne obniżenie tych środków, a wnioskowaliśmy o 99 tysięcy. Nie wiem, może to był taki na wniosek urodzeń wstecznym, ale nie spełnił się absolutnie na ubolewa z tego powodu, że nie znalazło się 1000 złotych dla Portfiliona, który jest laureatem Nagrody Kultury, czyli jako animator, jako twórca naszej Nagrody Kultury. No i na razie, mam nadzieję, że na razie nie znalazłem w złożonym projekcie Komisji Kultury 10 tysięcy na obchody 60-lecia Polimackiej, zgłoszone przez dwa polskie domy kultury, przez Lendę i przez Oka Kardowa. Zgłosili kwotę 10 tysięcy złotych, dwa razy po 5 tysięcy. Więc ja mam nadzieję, że mi zarząd i Państwo się przychylicie do tego, żeby takie środki w trakcie roku się później znalazły. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jeśli chodzi o kulturę, to sprawa wygląda w ten sposób. Ja osobiście jestem przeciwny zwiększaniu środków na taką bieżącą działalność instytucji kultury czy też domów kultury. Natomiast jestem zwolennikiem przeznaczania środków finansowych na pewne celowe imprezy kulturalne i celowe programy, bo wtedy przeciętni mieszkańcy naszej dzielnicy mogą z tego wynieść jakąś pewną wymierną korzyść. Natomiast tutaj Jarosław Kagański, on powiedzmy zgłaszał zastrzeżenia co do wielkości dofinansowania do bieżącej działalności domów kultury, która pozostała na poziomie ubiegłorocznym. Natomiast no, bieżąca działalność to jest między innymi też zakup papieru do ksero, długopisów. No, uważam, że przede wszystkim powinniśmy na pewne celowe działania w dziedzinie kultury przeznaczać środki finansowe. Natomiast w ubiegłym roku, w tym roku, no, działalność w mojej ocenie i w ocenie członków zarządu, przynajmniej większości, działalność domów kultury, większości domów kultury pozostawia nieco do życzenia. Na przykład jeśli chodzi o ten nasz program, proszę, dziękuję, przepraszam. O ile szkoły, przedszkola bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem włączają się w propagowanie tej idei, organizują konkursy, przedszkolaki rysują wspaniałe prace, co było widać podczas prezentacji dzielnicy podczas Dnia Otwartego Magistratu. O tyle Domy Kultury, mimo naszej prośby, nie zaangażowały się. Stwierdziły, że nie są tym zainteresowane. Także tutaj no, w ten sposób to nie powinniśmy nagradzać tego typu postawy. Jeśli chodzi o zespół Porfirio, to ja bardzo sobie cenię zarówno wysoki poziom artystyczny, jak i urodę tych pań, które występują w tym zespole. Natomiast tak jest, że chciałem zaprosić ten zespół, żeby uświetlił naszą
sesję uroczystą, podczas której wręczaliśmy nagrody osobom zasłużonym dla naszej dzielnicy. I była jednoznaczna odpowiedź, że nie ma na to czasu, że nie mają na to czasu. Stąd też uważam, że tego typu postaw nie powinniśmy nagradzać. Ze strony kierownictwa tego zespołu ja nie widzę jakiejś od początku tej kadencji woli nawiązania współpracy z Radą Dzielnicy. Jeżeli te panie tutaj przyjdą, coś zaproponują, zaproponują jakąś formułę współpracy, to ja naprawdę nie widzę przeszkód, żeby w ramach tej rezerwy na ten cel też jakieś środki przeznaczyć. No ale to również też chyba w ramach otwartego konkursu ofert, no bo jak inaczej to im dofinansować tego typu podmiot. Jeśli chodzi o obchody 650-lecia istnienia Woli Lubaskiej, to ja bardzo bym prosił, żeby organizatorzy, czy to Dom Kultury, czy to Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Lubaskiej, no, żeby tutaj się w końcu pofatygowali, żeby przedstawili pewien scenariusz tych obchodów, żeby w ramach tego scenariusza rola dzielnicy była jasno i wyraźnie określona i wtedy możemy rozmawiać na temat dofinansowania, bo ja naprawdę nie chcę być zaskakiwany tego typu sytuacją i myślę, że Państwo też nie, bo to warto, żeby oni przyszli na posiedzenie Komisji Kultury, żeby przedstawili radnym temu woli ten scenariusz, te propozycje, jak to ma wyglądać, bo to jest faktycznie ważna data i ważne wydarzenie. Co do tego nie mam najmniejszych i nie mamy tutaj najmniejszych wątpliwości, ale myślę, że warto, żeby organizatorzy skonsultowali się, krótko mówiąc, w tej sprawie z Radą Dzielnicy, że wpłynęło tam jakieś pismo, natomiast no to jest Państwo. Papier wszystko może przyjąć, a potem stan faktyczny wygląda tak jak wygląda. Ja jestem zwolennikiem przeznaczenia tej proponowanej kwoty na te obchody i będę też kolegów zarządu i Państwa radnych do tego przekonywał. Natomiast my musimy, bo krótko mówiąc, znać scenariusz i znać rolę, jaką organizatorzy proponują w tym ważnym wydarzeniu dla naszej dzielnicy, dla Rady Dzielnicy 11 i tym. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych. Pani radna Smoła. Tego typu obchody i to organizowane przez niego, pomagać formalnie do domu. Jest to też pewien precedens. Wiecie Państwo, ja wiem, jak funkcjonuje Szkoła Podstawowa 162, jaką robi imprezę. Ja wiem, jak funkcjonuje Szkoła Podstawowa 27 i wiem, jak wygląda ta impreza. Także tutaj ja nie muszę znać scenariusza, bo ja wiem, że tutaj, krótko mówiąc, nie będzie w topie. Natomiast ja nie wiem, nigdy nie widziałem obchodów 650-lecia istnienia Woli Lubaskiej. Z tego powodu uważam, że macie Państwo prawo z tym scenariuszem, z tymi propozycjami się zapoznać. I myślę, że też organizatorzy będą chcieli nam go przedstawić. Pan przewodniczący. Szanowni Państwo, bo faktycznie ja skróciłem trochę wypowiedź odnośnie Komisji Kultury, ale każdy kultury złożył szczegółowe zapotrzebowanie i to zapotrzebowanie to jest 13 tysięcy, to wszystkie są powyżej 30, to grubo. I to jeżeli chodzi o segregator Komisji Kultury, jest do wglądu, kto ma ochotę, proszę się zapoznać. Nie pytałam się, a poczytałam, czy za obchodami, czy nie za obchodami tylko po prostu... Niesłuszna uwaga jest. Ja nie chciałem tutaj zabierać więcej czasu, ale tak naprawdę szczegółowo wszyscy opisali, co by chcieli. Natomiast no, nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zapytać.
Jeszcze mam pytanie, to proszę, dziękuję, zapraszam, to będą kolejne edycje języka, które można spodziewać na przyszłość, bo nie wiedziałem, myślałem, że to była jedna rozmowa z tego akcja. To będzie to samo, co w tym roku, tylko w następnym. Znaczy powiem tak, no, poza domami kultury, które nie podujemy, to była z nich jakaś deklaracja, no, nie wiem, czy wymuszona, czy nie wymuszona, ale nie podjęły się. To nas spodziewacie, ja się nie spodziewałem, także podejmą to przedszkolu. W każdym przedszkolu, bez żadnej złotówki, były olbrzymie imprezy, recytatorsko, rysunkowo i, no, i też wizualnie, bo przecież były zrobione sceny, wystawy, dzieci w różnych strojach, międzyszkolne konkursy recytatorskie. Tego było nadspodziewanie bardzo dużo. Ja już nie mówię o szkołach podstawowych. Niektórych to było lepiej, niektórych było gorzej. Zaangażowało się też techników tutaj łączności na Kamińskiego. Oni tam zrobili nawet grafiki, pomalowali szyldy na kamienicy sportowej. No wiele imprez tam się odbyło, między innymi też pomagali w tworzeniu stron internetowych czy słowa, bo taka słowa jest też czy arabskie słowa.pl. Jesteśmy w trakcie przebudowy tej strony. Będzie no, już taka robiona przez profesjonalistów strona. Powiem tak, z tego tytułu my jako dzielnica nie ponosimy żadnych kosztów. Można na tą stronę zobaczyć, ona jest czynna, tylko nie możemy ją ostatnio po prostu z przyczyn technicznych doładowywać i zmieniać na prezentacji, bo jest bardzo dużo materiałów, które no, po prostu przebudowujemy ją po to, żeby każda szkoła znalazła w przedszkole swoje miejsce na tej stronie. Ponieważ ten program się nie zamknął, bo celem jego jest propagacja na zewnątrz, gdzie przecież środki masowego przekazu RPK i tak dalej. Mamy kilku takich sponsorów, między innymi Wawel z rodziną, Bibi, później spółdzielnia Kurwamu, MPK, tak wymienię. Chcemy to dalej rozwijać, bo jeżeli jest jeszcze, jak się to mówi, zainteresowanie tym tematem, szkoda, ten temat wygaszem. Temat jest wieczny, prawda? Ale no jeszcze z problemem ten rok, bo ja się to mówię na co. W tym momencie dalej trzymamy te środki, które były w tym roku przekazane na plakaty. Planujemy zaprezentować je na Kontranowskiej jesieni, nawet planowaliśmy ściągnąć tu panią Dymną, żeby zaprezentowała swoją interpretację piosenki pana Janusza Lackowskiego. No niestety termin nasz nie pozwolił, żeby 1 września znaleźć się na Kurwanie. W czasie Kurwanowskiej jesieni w przerwach będą leciały piosenki, bo jak państwo wiedzą, na podstawie jednego tekstu czterech kompozytorów stworzyło własne interpretacje muzyczne i są cztery takie różne wersje jednego tekstu piosenka. Będą te piosenki leciały w przerowniku, będziemy mieć może jakiś jeden nawet, w którym będziemy to prezentować, ten dorobek, no pewnie w jakimś fragmencie zaprosimy tutaj poetę, który jest tu autorem tego tekstu, a przedtem, że będzie pani Kuman, która obstawiła część tego tekstu. Planujemy za to, że na balkonie, na dużym banerze umieścić taki asortyment i tak dalej. Jeżeli nie będzie potrzeba tych środków na cele zewnętrzne, bo zakładamy, że cały czas działamy to robocie, żeby rozdawać albo dawać na nagrody. Przyjęliśmy takie stanowisko, że jeżeli się utożsamia z tym, to jesteś tak jakby współorganizatorem tego,
tego tematu. No, znajdujecie Państwo tutaj relacje na skrócone relacje, bo wszystkiego się nie da w ramach naszego tygodnika miesięcznika wiadomości. No, jest tam dużo obszerny materiał. Przepraszam. Były wiadomości. Szanowni, no nie wiem, czy ktoś jeszcze z Państwa. Ja jeszcze chciałbym poruszyć tutaj te sprawy i zgłosić także poprawkę. Sprawa dotyczy zadania 32. Mianowicie dodatkowe patrole wspólne Straży Miejskiej i Policji. Dzisiaj w tej sprawie kontaktowałem się z panem przewodniczącym Zbigniewem Stanisławskim. W tym piśmie, które przyszło ze Straży Miejskiej, a dotyczyło naszych zadań, jakby Straż Miejska nie określiła wyraźnie, że prosi o dofinansowanie, o sfinansowanie tych dodatkowych patroli, ale w tym wymiarze, który zawsze co roku przeznaczamy w ramach zadania powierzonego Bezpieczny Kraków. Tam jest około 12 tysięcy złotych i to zawsze jest dzielone, że połowa tych środków dostaje policja, a połowę Straż Miejska i są to łączone patrole, jeden strażnik, jeden policjant. I ze względu na to pewne nieporozumienie powstało i komisja zaproponowała przeznaczenie środków na to zadanie w ramach zadań priorytetowych. Natomiast no, zarząd jak gdyby to zadanie podchwycił i uznał za celowe, żeby jeszcze pulę środków na dodatkowe patrole piesze. Patrole piesze właśnie, które dzisiaj bardzo dużo odmówione, przeznaczyć na te patrole ponad policji, w tym przypadku już stricte policji, bo ja też konsultowałem się z panem naczelnikiem Straży Miejskiej i pan naczelnik powiedział, że nie ma na tyle ludzi, żeby jeszcze zabezpieczyć dodatkowe patrole w ramach godzin nadliczbowych ponad to, co w ramach Bezpiecznego Krakowa zostanie sfinansowane. Natomiast pan komendant Sparta stwierdził, że jak najbardziej policja wystawi dodatkowe patrole. Jeżeli przyjmiemy to założenie, że te patrole, ten patrol będzie się odbywać w piątki wieczorem i w sobotę wieczorem, no to tutaj mniej więcej jakieś 2 miesiące w ramach tej kwoty zostaną odłożone. Natomiast ta poprawka jest następująca, że zadanie 32 otrzymuje brzmienie dodatkowe patrole policji, bo tutaj po uwzględnieniu propozycji Komisji Praworządności wprowadziliśmy zapis dodatkowe patrole wspólne Straży Miejskiej i Policji. Po rozmowie z panem naczelnikiem i z panem komendantem proponuję ten zapis, dodatkowe patrole policji. I będzie 2 policjantów. W mojej ocenie taki patrol czysto policyjny będzie jeszcze bardziej mile widziany przez naszych mieszkańców. Tak mi się wydaje. To jest odnośnie zadania 32, jeszcze odnośnie zadania 28, o którym też tutaj troszkę zapomniałem Państwu wspomnieć, a jest to zadanie, które ma na celu, też zresztą były wprowadzone w konsultacji z Komisją Sportu i Rekreacji, które ma na celu lepsze wykorzystanie Orlika, który jest tego jednego, który istnieje na naszym terenie, czyli na 28. Poprzez organizowanie tam zajęć dla dzieci i młodzieży. Są w tym roku mamy doświadczenie, że operator tego Orlika i Gimnazjum 28 i ta pani, która tam prowadzi zajęcia, robią to bardzo dobrze, tak? To pani Wojcika nie ulega najmniejszej wątpliwości. I warto, żeby te imprezy się odbywały. Natomiast ja bym proponował takie, pewnie, że większa część tej kwoty to będą nagrody, także tutaj to ja też się z tym zgadzam, natomiast proponowałbym mimo wszystko taki zapis szerszy, organizacja imprez sportowych na Orliku. Także to tyle, jeśli chodzi o moją poprawkę. Tak, ale nie wiem, jeżeli
dyskusja na poprawkę jest potrzebna, to proszę bardzo. Pani Rada, proszę. Może nie mam poprawki, ale jak już coś poprawiamy, to może być tak od razu dorzucić do tego. W tym momencie ja osobiście uważam to zawsze wczesne, natomiast jeżeli pani poprawka, pani Rada złoży taką poprawkę, no to no to będziemy oczywiście procedować. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos, tutaj projektu, tutaj poprawki. Pan przewodniczący Sarnecki. Jeszcze ostatnio, wszyscy są wypoczeni bardzo krótko. Te podwórskie targi rzeczy wyjątkowe nie odbywają się w naszej dzielnicy, rozumiem, że to jest podwórku, ale jakoś tam nasza dzielnica jest... Zawsze jest jesteśmy jedną z dwóch dzielnic, która obejmuje patronatem te targi i współfinansuje. Znaczy tutaj myślę, że to też się wpisuje w to porozumienie dzielnic podgórskich, które ostatnio zostało zawiązane. Myślę, że wspieranie takich inicjatyw ogólnopodgórskich, to jest kwota niewielka naprawdę. Myślę, że to warto tą niewielką kwotę na ten cel przeznaczyć, tak jak też proponujemy, jak Państwo na pewno zauważyliście, kontynuować to zadanie związane z dyktantem podgórskim, bo taka integracja dzielnic podgórskich i odwoływanie się do takiej tożsamości tej dzielnicy, to też ma swoją wartość. Zwłaszcza, że przez rok jest 560 ale nie 230. O! To równo 5 lat temu było 5 lat młodzień. 230 nie daje, nie damy, bo nie daje. Pod górze też się starzeje tak jak już. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zacząć? Czy ktoś jeszcze jakąś poprawkę chciałby złożyć? Rozumiem, że nie. W takim razie przystępujemy do głosowania nad złożoną przeze mnie poprawką. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem, proszę o podniesienie. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nie. Tym samym poprawka została przyjęta. I teraz przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druk nr 6813 w sprawie zadań priorytetowych już wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tym samym uchwała została podjęta.